panią Ewę jeszcze raz gorącymi brawami. Dzień dobry. Już mnie tutaj koleżanka przedstawiła. Od ponad 20 lat zajmuję się konopiami i pewnie większość osób mnie właśnie zna z tej branży konopnej. Natomiast w związku z tym, że właśnie moje życie potoczyło się w ten sposób, że konopie i ekstrakty konopne zaczęły przyciągać ogromną ilość osób, które potrzebowały pomocy, to też moje życie skierowało się ku temu, żeby coraz więcej zdobywać wiedzy i dokształcać się w kierunku wszelkich wiadomości i informacji związanych z tym, w jaki sposób pomagać ludziom w różnego rodzaju schorzeniach i problemach życiowych. No i takim jakby moim największym zainteresowaniem była taka holistyka, czyli tak naprawdę dlaczego człowiek choruje, dlaczego człowiek jeden zdrowieje, a drugi nie zdrowieje. I przez te wszystkie lata zdobywania wiedzy udało mi się zdobyć takie wykształcenie znane jako pod nazwą naturopata. Zrobiłam egzamin państwowy. No i prowadzę też oprócz firmy swój właśnie gabinet, gdzie cały czas staram się znajdować różnego rodzaju możliwości powrotu do zdrowia. Oczywiście też, jak każdy z nas, miałam swoje życiowe i problemy i zdrowotne, i ogólne problemy, i też prywatnie poszukiwałam różnego rodzaju rozwiązań. I dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o kodzie emocji doktora Bradleya Nelsona, ale zrobić też taki trochę porównawczy wykład na temat wszystkich innych znanych metod, które powiedzmy przewinęły się przez tą część świata i które są Wam prawdopodobnie znane, i chciałabym po prostu scharakteryzować tą technikę kodu Bradleya właśnie na takiej zasadzie porównawczej, żebyście zobaczyli, co osiągnęli poprzednicy Nelsona, do czego doszli i w jakich momentach można danymi technikami sobie pomóc. I chciałabym scharakteryzować, dlaczego kod Nelsona jest takim najbardziej sprawnym w tej chwili narzędziem znanym, bym powiedziała, na tej planecie, dosłownie. Dlatego, że ja przez te wszystkie techniki osobiście przechodziłam i dopiero jak trafiłam na Nelsona, to stwierdziłam, wow, to można stosować, i faktycznie w tej chwili pracuję u siebie w gabinecie tą metodą i nawet Wam powiem szczerze, oglądając, jakie są niesamowite wyniki później zdrowienia osób, które się podają wszelkim innym jakimś terapiom, to nawet niechętnie przyjmuję do siebie pod opiekę osoby, które na przykład nie czują tego i nie chcą się poddać tej technice uwalniania emocji, ponieważ ja muszę powiedzieć, że ta jakby praprzyczyna, tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby działać i wyłącznie tylko na fizyczność. Natomiast ta cała, powiedzmy, praprzyczyna naszych problemów leży właśnie w nieuwolnionych emocjach, które powodują blokady energetyczne w naszym ciele. Jeżeli te blokady energetyczne są, to nie płynie tam w meridianach energia, a co za tym idzie, nie płynie krew, co za tym idzie, nie płynie dożywienie i dotlenienie. Jeżeli uwolnimy emocje, które Bradley Nelson charakteryzuje, żeby nam łatwiej było sobie to zobrazować, jako po prostu takie kulki energii o odpowiedniej wibracji, bo wszystko ma swoją wibrację. Jeżeli weźmiemy jakąkolwiek, czy na przykład złość, czy na przykład jakąś pozytywną emocję typu radość, to każda z tych emocji ma pewien potencjał energetyczny o pewnej zasobie wibracyjnym, o pewnej charakterystyce wibracji. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że my również jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że reagujemy na to, co widzimy, a nasz wzrok widzi przecież w zakresie 380 nanometrów do 720, a wszystko, co jest powyżej i poniżej, my nie widzimy. Ale są zwierzęta na przykład, które widzą w infrared, czyli widzą dużo więcej niż my. Są osoby, które rodzą się z takim darem i widzą wszystko, widzą pewne elementy, które są na przykład poniżej 380 nanometrów, albo widzą coś, co jest powyżej 720. O, chyba, o dobra, teraz by się przestałam słyszeć. No i w tym momencie nie przyjmujemy do wiadomości to, że nasze osobiste ciało kończy się na tym, co widzimy. Bo nam się wydaje, że, że to, co widzimy, to tylko to istnieje. A my tak naprawdę mamy około 3 metrów szerokości i mamy 7 ciał subtelnych. I każdy z tych ciał subtelnych jest odpowiedzialny za inne funkcje w naszym organizmie i sprawy życiowe. No i teraz jest kwestia taka, że właśnie Bradley Nelson mówi w ten sposób, że nieuwolniona emocja, co to znaczy? Nieprzeżyta odpowiednio, że nas nie uczy, kulturowo się nie uczymy, w jaki sposób mamy przeżywać chociażby gniew, złość, my to wszystko jak gdyby odsuwamy od siebie, nam się wydaje, zamykam się na to, nie przeżyję tego, a to prowadzi do tego, że to się w nas blokuje i blokuje się w nas jako niezauważone kulki energii. I Bradley Nelson mówi, że te kulki energii mogą być wielkości od ziarenka grochu do wielkości melona. I teraz ja też po latach właśnie jakby poznając tą technikę Bradley'a Nelsona dopiero zrozumiałam, dlaczego akupunktura pomaga tymczasowo. Czasami jest tak, że pomaga zupełnie, a czasami jest tak, że w pewnych schorzeniach pomaga tymczasowo i za jakiś czas po sesji akupunktury właśnie dolegliwości nam wracają. Właśnie chodzi o tą wielkość kulki, jaką my igłą chcemy rozgonić, że tak powiem, która blokuje nam dany meridian. Jeżeli ta kulka jest niewielka, to 10 sesji, następuje przepływ energii, co za tym idzie właśnie dokrwienie, dożywienie, dotlenienie i mamy poprawę na organie na danej funkcji życiowej. Jeżeli tam jest melon, to nawet 10 zabiegami my ten przepływ w tym meridianie poprawimy tyle razy, ile chodzimy i nagle znowu wracają nam właśnie dolegliwości. W momencie, kiedy my tą kulkę uwolnimy na zawsze, właśnie techniką na przykład Bradley'a Nelsona, bo nie tylko, ale tak jak mówię, jest to najbardziej sprawna technika, zaraz Wam powiem, dlaczego tak uważam, a nie tylko ja, to faktycznie te dolegliwości nie wracają. Więc można powiedzieć, że robiąc technikę Bradley'a Nelsona i uwalnianie emocji, takie bardzo ukierunkowane, dlatego że ta praca jest skupiona też właśnie na pracy na meridianach, ja Wam zaraz to pokażę na takiej tabeli, to my po prostu robimy taką multiakupunkturę na całym ciele w danym temacie. I teraz tak porównując tylko, żebyście Państwo mieli świadomość, żebyście mieli świadomość tego, że to nie jest tak, że Nelson nagle po prostu wyskoczył z jakąś techniką, a nic wcześniej nie było znane. Tutaj powiedzmy w naszej części świata najbardziej znaną od wydaje mi się chyba 30, może nawet 40 lat, nie wiem dokładnie, jeżeli ktoś z Państwa wie na sali, to proszę podpowiedzieć, to są ustawienia hellingerowskie, czyli tak zwane rodzinne ustawienia. Znamy? Znamy. Dobra, i teraz kwestia jest taka, że jeżeli chodzi o te ustawienia hellingerowskie, to wygląda to w ten sposób, że pracujemy tam, oczywiście czego dokonał Hellinger? Dokonał tego, że obserwując w swojej pracy, bo był misjonarzem i siedział w Afryce i obserwował w jaki sposób problemy rozwiązują szamani we własnych wioskach. I on zauważył, że oni ściągają informacje z pola morfogenetycznego. On potem jak gdyby doszedł do tego, że my mamy jako ludzie dostęp do każdej informacji, która tutaj krąży, ponieważ nasza podświadomość wie absolutnie wszystko. I my możemy za pomocą pewnych technik, tutaj u Nelsona akurat jest typowy test kinezjologiczny, który będę Was uczyła na warsztatach, jeżeli będziecie chcieli przyjść, to odczytujemy po prostu informacje i za pomocą ustawień hellingerowskich robimy tak zwane ustawienia rodzinne, czyli pracujemy na zablokowanych emocjach na rodzie. Czyli to wszystko, co jest zablokowane w nas, co od naszych przodków dostaliśmy, a nie było uwolnione. Czyli na przykład nasza jakaś tam praprababka na przykład usunęła ciążę, a my na przykład jako kobieta cały czas ronimy i my nie wiemy, co jest grane. Idziemy na ustawienie hellingerowskie, pokazuje nam się ta tajemnica rodzinna i jesteśmy w stanie z nią coś zrobić. Tylko minusem jak gdyby tutaj u Hellingera są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że on nie podaje żadnej, oczywiście tam się robi ustawienie na rozwiązanie tej sytuacji. To zadziała czasami, czasami nie zadziała. Większość technik, które znamy do tej pory, mówią o tym, że uświadomienie sobie danej techniki już powoduje rozwiązanie tematu. Ale jeżeli mówimy o uświadomieniu, rozwiązuje się ten temat mniej więcej w około 50%, a u 50% osób się to po prostu nie uwalnia. Czyli samo uświadomienie nie zawsze daje możliwości. Hellinger opracował to, że szczytuje się te zablokowane emocje, zablokowane sytuacje rodowo, robi się pewne ustawienia na rozwiązanie, działa, czasami nie działa, ponieważ samo uświadomienie i takie ustawienie nie zawsze rozwiązuje temat. Wiem to z własnego doświadczenia i wieloletniego korzystania z ustawień hellingerowskich. I jak gdyby tutaj mamy sprawę rodową, a my wiemy o tym, że my tak naprawdę emocje przejmujemy z 4 źródeł, czyli możemy zakodować sobie nasze nieuwolnione emocje z 4 źródeł, czyli z naszego obecnego życia. Potem są emocje tak zwane przejęte i te najczęściej je przejmujemy w czasie ciąży, jak my jesteśmy w brzuchu mamy, do mniej więcej 3. roku życia. To są przejęte od rodziców, czyli oni coś przeżywają, a nam się to w polu zapisuje. I kolejne źródło emocji, 4, to jest najbardziej zaniedbane, czyli z poprzednich reinkarnacji. Zaniedbane, ponieważ nasze kulturowo też nasza religia gdyby nie dopuszcza tego, że my reinkarnujemy i tak dalej. No, musicie już przyjąć to, że no, jest to absolutną jakby realną rzeczą, że my reinkarnujemy i tutaj jakby te ograniczenia Kościoła katolickiego trzeba sobie po prostu wykluczyć, bo to jest bardzo krzywdzące dla nas, jeżeli my o tym nie mówimy, dlatego że pewne elementy zablokowane właśnie w nas nie pozwalają nam iść dalej. Polecam dla osób, które jak gdyby są jeszcze na takim wahaniu się, czy reinkarnujemy, czy nie, pracę doktora Michaela Newtona. On 40 lat swoich prac naukowych poświęcił na temat reinkarnacji i tam zebrał po prostu tak potężne dowody naukowe na to, że no już nie da się tego podważać po prostu. Już czas na to, żeby pewne instytucje też trochę zrobiły jakiś krok do przodu, czas na zmiany, jak widać. I teraz jest kwestia taka, że kolejną taką techniką znaną tutaj, jak mówię, w naszej części świata są techniki uwalniania Hawkinsa. Na pewno znamy doktora Davida Hawkinsa, który stworzył też nieprawdopodobną, za to się należy mu oczywiście Nobel, tylko niestety w takich dziedzinach nie ma Nobla, stworzył mapę świadomości człowieka, którą, jeżeli jej nie znacie, to bardzo serdecznie Wam polecam, bo to jest ogromny krok ku poszerzeniu właśnie własnej świadomości i żeby zrozumieć w ogóle tak naprawdę, na czym pewne rzeczy polegają. I Hawkins też opracował metodę uwalniania emocji. Polega ona mniej więcej na tym, że musimy, jeżeli coś odczuwamy, że coś się dzieje, czyli na przykład, nie wiem, zaczyna w nas zbierać złość, no to my jesteśmy kulturowo nauczeni, żeby się trochę odciąć od tej złości, nie myśleć, zrobić coś, zacząć, nie wiem, afirmować pozytywne myśli i tak dalej. No nic błędnego, bo to powoduje właśnie zablokowanie tej emocji. Czyli my musimy umieć przeżyć tą złość, czyli Hawkins mówi, wejdź głęboko w to, co czujesz, zaakceptuj ten stan, nie odcinaj się od niego, jesteś człowiekiem, możesz tą złość czuć i jeżeli w nią głęboko wejdziesz, pozwolisz sobie na to, że tak się stało, to na refleksję będzie za chwilę czas, tak? Że możemy się pytać, dlaczego się tak stało, dlaczego ja spowodowałem to, że takie okoliczności życiowe spowodowały, że ja odczułem tę złość, ale w tym momencie już ją czujesz i leci w tobie po prostu ten wkurw. To trzeba go przeżyć głęboko, dać sobie akceptację i co się dzieje? I w tym momencie ona bardzo szybko od nas odchodzi. To jest taka hawkinsowska metoda, ale w tym momencie zwróćcie uwagę na to, że metodą hawkinsową możemy tylko i wyłącznie uwalniać emocje takie, które nam się zdarzają z tego życia, na ten moment. Przecież nie damy rady wejść, nie wiem, w traumę naszej prababki, żeby ją odczuć tak głęboko, jak potrafimy odczuć swoją własną traumę. No, tą metodą nie cofniemy się do jakiegoś wcielenia i nie przeżyjemy na przykład, nie wiem, jakiejś tragicznej śmierci, która nam się przydarzyła w danym wcieleniu. Nie? Także tutaj jest kwestia taka, że te metody są jakby do zastosowania na odpowiednie okoliczności, czyli jeżeli mamy rodową, to robimy sobie ustawienie hellingerowskie. Jeżeli nam się coś przydarza w naszym życiu, możemy zastosować Hawkinsa. Mamy jeszcze taką metodę Roberta Scheinfelda, dosyć mało znaną u nas i to jest taka metoda bardziej na pobieranie energii, właśnie tej energii, bo wiecie, my mamy taką skłonność, Bo ja nie słyszę siebie. O, teraz. Jest taka... Nie, coś jest jednak z tym głosem, nie tak. Halo, halo. O, dobra. My mamy taką skłonność, ponieważ żyjemy w tym takim typowym świecie dualnym, że rozróżniamy wszystko, co jest dobre i co jest złe. A jeżeli się tak jak gdyby wspniemy na trochę wyższy poziom, to tak naprawdę we wszechświecie chodzi tylko i wyłącznie o energię. I czy ona jest o zabarwieniu dobrym czy złym, ma swój potencjał energetyczny i ta metoda Roberta Scheinfelda, która powoduje też z automatu, że dana emocja przestaje jak gdyby nas dotykać i nas boleć, polega na tym, że zaciągamy energię, czyli właśnie ten potencjał energetyczny, który mamy, który jest zawarty w tej kulce, możemy go zaciągnąć dla własnych korzyści, po to, żeby podwyższyć sobie właśnie energię i tym samym również pozbyć się odczuwania tej emocji. Czyli wiemy z automatu, że stosujemy ją w sumie tylko i wyłącznie do tych negatywnych zdarzeń, ponieważ te pozytywne chcemy odczuwać, tak? Bo jest nam przyjemnie, bo czujemy, nie wiem, radość, miłość i tak dalej. Więc one same z siebie nas zasilają, natomiast jesteśmy tak zbudowani, że te negatywne emocje nas po prostu zdestabilizują i właśnie Robert Scheinfeld zastosował taką metodę pobierania energii z tych negatywnych emocji. Działa niesamowicie. Na warsztatach Wam opowiem coś więcej takiego z mojego doświadczenia niesamowitego, kiedy to pobrałam energię z ogromnego lęku, który przeżywałam. I energetycznie znalazłam się po prostu na jakichś takich totalnych wyżynach, ale to Wam na warsztatach będę mogła opowiedzieć, bo tutaj nie mam po prostu jak gdyby czasu na to. No i teraz czym się charakteryzuje właśnie metoda Nelsona w stosunku do innych metod? Otóż on pracuje na wszystkich czterech źródłach emocji, czyli możemy tą metodą pracować na uwalnianie wszystkich emocji, które mamy zablokowane, czyli z obecnego życia, te przejęte, te z poprzednich reinkarnacji i te rodowe. I to jest ogromny plus. Pracujemy jedną techniką, ogarniamy wszystkie cztery po prostu źródła naraz. To jest po pierwsze. Po drugie, poprosiłabym slajd numer 2, jeżeli można. Przepraszam, bo ja to ze zdjęcia robiłam. Po drugie, Nelson opracował bardzo skrupulatnie, wiele lat nad tym pracował, ponad 20 lat, tabelę emocji. I my konkretnie pracujemy na konkretnych właśnie emocjach. I zobaczcie, jest tak, kolumna A i kolumna B i są rzędy. I w każdym kwadracie mamy 5 emocji, czyli każdy rząd obejmuje 10 emocji i te rzędy, jak widzicie, są połączone meridianami, czyli te dane emocje przypisane są do meridianów. Czyli my wiemy, że jeżeli na przykład uwalniamy wrażliwość, to znaczy się, że pracujemy na meridianie serca lub jelita cienkiego, bo one są połączone jak w medycynie chińskiej. My wiemy, że meridian płuca jest zawsze połączony z meridianem jelita grubego. Jeżeli nam źle funkcjonuje jelito grube, to będzie nam źle funkcjonowało płuco i tak dalej. W związku z tym on właśnie połączył to ze sobą w te grupy i my wiemy dokładnie, na czym pracujemy. My, czytając taką tabelę, możecie mieć wrażenie, a tylko tyle tych emocji, bo tam jest ich chyba 65 i powiecie, no przecież możemy wypisać dużo więcej takich emocji, ale wyobraźcie sobie, on zrobił takie wieloletnie badania i okazuje się, bo na przykład w buddyzmie na złość mamy 142 nazwy, ale okazuje się, że nasza podświadomość tego nie rozumie. Nasza podświadomość rozumie hasło złość, a nie 142 różne inne nazwy, czyli te nazwy są po prostu jakby z umysłu, a nie to, że nasza podświadomość to rozumie. Czyli on wybrał do tej tabeli tylko i wyłącznie emocje, które nasza podświadomość rozumie. My te emocje szukamy testem kinezjologicznym. I powiem 2 słowa o teście kinezjologicznym. On najbardziej został rozpropagowany właśnie przez Hawkinsa, który też z tego testu korzystał. Na test kinezjologiczny mamy w tej chwili ponad 2000 badań klinicznych, które spowodowały, że test kinezjologiczny został uznany za test medyczny. Czyli polega to na tym, że nasze mięśnie wzmacniają się na wypowiadaną prawdę i osłabiają się na wypowiadany fałsz. I takim testem kinezjologicznym jesteśmy w stanie zadać pytanie do podświadomości, która wie wszystko, jaką mamy zablokowaną emocję, która powoduje dane na przykład schorzenie. No i po kolei nam podświadomość mówi, która to jest emocja. Ja na warsztatach Wam pokażę, ponieważ będę chciała poprosić jedną osobę chętną, która nie wiem, ma jakiś ból czy jakąś chorobę i będziemy robili całą taką sesję pokazową i pokażę po prostu, jak to wygląda. I teraz wygląda to w ten sposób, że ta nasza podświadomość, jeszcze sobie wrócę do tego testu kinezjologicznego, tak jak powiedziałam, ma kontakt w tym polu morfogenetycznym z wszelkimi informacjami na świecie. Czyli ja się śmieję, że my możemy sobie pytać takim testem na przykład, jaki rozmiar buta miał Jezus, czy rozmiar nogi, nie? Bo w sandałach pewnie chodził. Czyli jaki rozmiar nogi miał Jezus? I każdy przebadany na świecie da tę samą odpowiedź. Tak działa test kinezjologiczny. Po prostu mamy kontakt tak naprawdę z każdą odpowiedzią. Jeżeli chodzi o pytanie przyszłości, to nie do końca tak działa, bo my wiemy po prostu, że te możliwości są jak gdyby od danego punktu nieograniczone, natomiast jeżeli chodzi o przeszłość, możemy zapytać wszystko i każdą dostaniemy prawidłową odpowiedź. Oczywiście są osoby, które nie testują się kinezjologicznie i też są na to sposoby, żeby takie testowanie kinezjologiczne odblokować i to też mogę na warsztatach pokazać i opowiedzieć coś o tym. I teraz, czyli pierwsze takie osiągnięcie Nelsona to jest to, że mamy konkretną tabelę z konkretnymi emocjami, pracujemy na konkretnych meridianach, pytamy o konkretne zablokowane emocje, które powodują dane schorzenie. Mało tego, ja przed pracą pytam, ile tych zablokowanych emocji jest i nam wychodzi 10, 30, 70 i my je po kolei szukamy i ściągamy. Oczywiście praca jest ograniczona czasowo na daną sesję, ponieważ wyobraźcie sobie, że Nelson mówi, że tak zdrowo jest, ja oczywiście za każdym razem pytam, czy możemy dalej pracować, bo u niektórych jest to, że jak złapiemy takie melony ze 3, no to uwolnimy 3 emocje. Ale jeżeli te kulki są mniejsze, to potrafimy uwolnić 12, 15, nawet 20 na sesji. To sobie przełóżcie teraz chociażby na ustawienie hellingerowskie, gdzie jak ktoś ma szczęście, jak jedzie na weekend taki z ustawieniami, to w sobotę uwalnia 1 traumę, a w niedzielę drugą. A my potrafimy tutaj na jednej sesji zrobić nawet do 20, tak BHP mówi do 12. I teraz jest kwestia taka, że my konkretnie pracujemy na danej cyfrze, bo to podświadomość nam podaje, ile tych zablokowanych emocji jest. Także to jest to nie jest taka przypadkowa praca. To jest wszystko skonkretyzowane i bardzo poukładane. I kolejnym osiągnięciem niebywałym Nelsona, to jest ostatnia rzecz, którą na ten temat powiem. Mogę poprosić slajd numer 3? To jest, w jaki sposób my uwalniamy te emocje. I to jest przeciekawa sprawa. Wyobraźcie sobie, że Nelsonowi udało się odkryć coś takiego, czego nie wiedzą nawet najwięksi mistrzowie medycyny chińskiej. A z czemu ja wiem, że nie wiedzą? Dlatego, że ja się lata uczyłam o mistrza klasztoru Shaolin, Chigongu, pracy z energią. Jak ja mu zadałam pytanie, zaraz o którym Wam opowiem, to on powiedział, że on nic na ten temat nie wie. I naprawdę, uwierzcie mi, patrzałam na niego na ekranie i wiem, że nie kłamał. To nie tak, że ukrywał przede mną tą informację, bo od razu bym to wiedziała. Ale kwestia jest taka, że główny meridian męski, tak zwany dumaj, który leci od punktu pod nosem, przez całą głowę, przez cały kręgosłup, do miejsca między 2 dziurkami u pań i między dziurką a woreczkiem u panów, to jest właśnie meridian dumaj. I on jest odpowiedzialny za rozprowadzanie nieuwolnionych emocji po całej strukturze energetycznej. I teraz, jeżeli my bardzo silnym magnesem zmienimy pole elektromagnetyczne na tym meridianie, intencją, mamy znalezioną emocję, intencją zażądamy uwolnienia tej emocji, bo my kierujemy energią, oraz wchodzimy w koherencję serca, terapeuta wchodzi w koherencję serca, żeby to uwolnić, to ta emocja jest uwalniana i to jest absolutnie odczuwalne przez osobę, która jest poddawana tej terapii, dlatego że z czasem uwalnienia tych emocji człowiek czuje po prostu takie, no, że zaczyna się coś z energią dziać i niektórzy zaczynają być senni. Niektórzy po prostu zupełnie tacy właśnie, bo my wyobraźcie sobie takie wielkie jakieś struktury energetyczne wyciągamy z tej naszej przestrzeni, z automatu, tam nie może być próżnia. Czyli z automatu nasza przestrzeń energetyczna się zmniejsza, ponieważ uzupełnia te dziury i my musimy mieć około 48 godzin, żeby zaciągnąć tą energię, odbudować ten swój potencjał energetyczny. To jest ewidentnie odczuwalne. Zdarzały mi się takie sytuacje, że jak uwalniałam komuś taką potężną traumę, znaczącą, z dużym potencjałem energetycznym, to ta osoba potrafiła stracić panowanie po prostu w nogach. dlatego że to ujście energetyczne jest spore i absolutne od razu, że tak powiem, uwolnienie danej sytuacji do tego stopnia, że ktoś, nie wiem, wchodzi do gabinetu z jakimś bólem wieloletnim i wychodzi bez. Z jakąś sytuacją, ja nie wiem, ostatnio miałam taką sprawę, że znajoma przyjechała, znaczy pacjentka przyjechała ze swoją przyjaciółką, która od 2 lat nie wychodziła z domu, ponieważ miała takie ogromne traumy związane właśnie z opuszczeniem własnego mieszkania. Przywiozła ją zapakowaną w koc dosłownie. Po jednej sesji tak uwolniła tą sytuację, że na następną sesję przyjechała sama autem. Po 2 tygodniach przyjechała sama autem, także są niesamowite rzeczy. I muszę powiedzieć też, że jakby pacjenci się dzielą na 2 grupy. Jedna jest taka, że wystarczy na pierwszej sesji ściągnąć kilka emocji i oni mają już zupełne uwolnienie i na przykład coś im przestaje ich boleć albo przestają mieć jakąś dolegliwość. Ja zawsze wtedy błagam, żeby przyszli dokończyć tą sesję, dlatego że jak mi wychodzi na przykład tam jest 32 emocje, a ktoś ściągnął na sesji 12, no to jeszcze jest 20 do ściągnięcia, ale on już się pozbył bólu i potem albo alergii, albo nie wiem, jakichś tam różnych rzeczy. No i ja zawsze proszę koniecznie przyjść to dokończyć, bo to wróci, bo jeżeli to nie jest uwolnione do końca, to to wróci. No ale ludzie się tam mają ulgę i potem przychodzą dopiero jak im wraca. A druga grupa ludzi jest taka, że uwalniają emocje i ulgę mają dopiero wtedy, kiedy uwolnią absolutnie wszystko do końca, do ostatniej emocji. Dopiero uwalniamy ostatnią emocję i jest wow. Możemy też tą metodą pójść do tak zwanej praprzyczyny danego zdarzenia. Nie każdy dostaje pozwolenie od razu na taką praprzyczynę. My też kinezjologicznie pytamy, czy możemy iść od razu do praprzyczyny, czy musimy po kolei te wszystkie emocje ściągać, dlatego że z emocją inicjującą, tą praprzyczyną, która wibruje w nas, bo na czym to polega? Jeżeli my mamy taką zablokowaną w nas kulkę, która wibruje pewną częstotliwością, to ona powoduje, że przyciąga do naszego życia sytuacje, które odpowiadają na tą wibrację. I czasami jest tak, że my nie rozumiemy, jejku, dlaczego ja ciągle mam takiego pecha, albo dlaczego ciągle faceci mnie zostawiają, albo dlaczego ciągle coś tam. No dlatego, ponieważ jest to w tobie i to wibruje. I teraz w momencie, kiedy przyciągamy takie kolejne sytuacje, a my cały czas nie rozumiemy tego, to zaczynają się do tej konkretnej kulki inicjującej, pierwszej, która w nas zapoczątkowała tą sytuację, przyklejają się kolejne nieuwolnione emocje w postaci takich kulek i zostają takie łańcuszki. Dlatego jeżeli my idziemy do tak zwanej od razu praprzyczyny, to jesteśmy przy tej pierwszej kulce i pytamy, czy jest korzystne, żeby ją uwolnić. Jeżeli tam jest przyczepionych, nie wiem, 120 emocji, to takiego pozwolenia nie dostaniemy, bo byśmy człowieka położyli pewnie, nie wiem, na 2 tygodnie do łóżka i byłoby to dla niego niebezpieczne. Takie obniżenie po prostu potencjału energetycznego. Więc wtedy trzeba tą całą warstwę po kolei po prostu ściągać. Ale zawsze nasza podświadomość nam powie, co jest dla nas korzystne, a co nie. I terapeuta zawsze pyta. Co jeszcze bym mogła powiedzieć? Zapraszam na warsztaty. Chciałabym Wam pokazać po prostu na takiej sesji pokazowej. Zaproszę jedną osobę, która będzie chętna na to, żeby uwolnić jakąś swoją męczącą go sytuację, na jakiś ból na przykład, czy jakąś chorobę. Oczywiście na takiej sesji nie dokończymy takiej terapii do końca, bo w zależności od tego, ile tych emocji tam będzie. Ale chciałabym, żebyście po prostu zobaczyli, jak to wygląda, jeżeli będą chętne osoby. Warsztaty, mimo to, że ja zawsze wykładam za darmo, to tutaj organizatorzy jakby mają taką regułę, że za warsztaty trzeba zapłacić, ale ja w ramach rekompensaty będę Wam dawała dla wszystkich osób, które wydają te 150 zł równowartość. Dam 3 bony po 50 zł do zakupu na sklepie internetowym z ekstraktami konopnymi u mnie. Jak ktoś używa ekstrakty konopne, to dostanie, jak nie, to może sobie to wymienić tam u kogoś. Wartości właśnie 150 zł. Warsztaty są o godzinie 12. Na takich warsztatach Wam też będę mogę Wam opowiedzieć o Robercie Scheinfeldzie jeszcze ciekawostki i pokażę Wam, jak się testować kinezjologicznie, robić sobie też self-test. test, że każdy z nas może sobie sprawdzić swoje po prostu zablokowane emocje, ale nie tylko, bo ten test kinezjologiczny używamy do tego, żeby też zapytać swojej podświadomości, czy dany preparat jest dla nas korzystny, czy jest korzystny dla nas jakieś jedzenie, czy jakaś dieta, czy jakaś sytuacja i tak dalej, więc test kinezjologiczny używamy po prostu do wszystkich dziedzin naszego życia, więc pokażę Wam i wytłumaczę też, dlaczego niektórzy się nie testują i co należy zrobić, żeby te blokady testowalności z siebie ściągnąć, żeby każdy z nas mógł mieć kontakt ze swoją intuicją, taką bardzo właśnie ugruntowaną i żeby wybierać dla siebie dobre rzeczy w życiu. Także ja już widzę, że Halinka tak już... Ale ja tak naprawdę już w sumie skończyłam, także jak możemy nadrobić ten poślizg, to możemy teraz to zrobić, tak. Dobrze, no to fajnie, to ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja nawet nie wiem, gdzie te zapisy są i gdzie te warsztaty są, ale chyba w biurze, jak się zbierze tam powiedzmy te minimum 15 osób, to ja te warsztaty zrobię, bo jak przyjdzie 2 osoby, no to zaproszę wtedy do gabinetu ewentualnie, ale jakby się zebrało trochę więcej osób, to te warsztaty po prostu zrobimy i one się zaczynają o 12:00, także zapraszam Was, bo myślę, że to jest taka niesamowite przeżycie, bo osoby, które pierwszy raz to oglądają, to no i robi to wrażenie. Także dzięki serdeczne. Zapraszam. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał aTVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój aTVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.